Księga Wyjścia, rozdział 23, część pierwsza. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Bóg dał ogólną zasadę nie mówić fałszywego świadectwa. Tutaj jest ona dokładnie omówiona. Jednym z powodów, dla których możemy kłamać, jest wspomaganie przestępcy. Możemy to robić albo ze strachu przed nim, albo w nadziei, że nam się zrewanżuje w jakiś sposób. Bez względu na to, jakie są nasze motywy, grzeszymy w tym przypadku. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Inną przyczyną, dla której możemy kłamać, jest presja otoczenia. Jeżeli większość kłamie, to możemy przyłączyć się do tej większości, ale to, że większość kłamie, nie jest wytłumaczeniem dla nikogo. Bez względu na to, ilu ludzi mówi prawdę, pozostaje ona prawdą. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Inną przyczyną, dla której możemy kłamać, jest litość. Możemy uważać, że kłamiąc pomagamy komuś, kto jest w trudnej sytuacji, ale to też nie jest wytłumaczenie dla złamania przykazania Boga. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Taka sytuacja może rodzić pokusę, żeby pozwolić temu zwierzęciu należącemu do nieprzyjaciela dalej się błąkać, ale Bóg nakazał odprowadzić takie zwierzę do właściciela bez względu na to, jaki mamy do niego stosunek. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Taka sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo spełnienie tego nakazu prowadzi do bezpośredniego kontaktu z nieprzyjacielem, ale Bóg nakazał postąpić właśnie w taki sposób. To są nakazy, których ostatecznym wypełnieniem jest miłość bliźniego. Taka miłość nie musi się wiązać z uczuciami, to jest decyzja i postawa. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Bez względu na to, jaka jest sytuacja człowieka, który jest sądzony, powinien on być traktowany tak samo. W tym nakazie jest założenie, że sąd w taki sposób właśnie będzie go traktował. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcy. Także w takich sytuacjach, gdy ktoś inny dokonuje zbrodni, a tylko potrzebuje pomocy, jest grzechem pomocy udzielić, przyłączyć się w jakiś sposób do bezprawia. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Jest rzeczą niemożliwą, aby przyjąć od kogoś dar i nie czuć się wobec niego zobowiązanym, nie zacząć naginać w takiej sytuacji swoich przekonań, żeby mu się zrewanżować. Dlatego przyjmowanie darów od kogoś, kto ma być przez nas w jakiś sposób sądzony, od razu czyni nas niesprawiedliwymi sędziami. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń. Wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Ten nakaz był już podany, ale tutaj został powtórzony. Mojżesz przypomniał swoim ziomkom, jak czuli się, będąc obcymi wśród innego narodu, i wezwał do tego, żeby kiedy znajdą się w takiej sytuacji, jak Egipcjanie wobec nich, zachowywali się lepiej. Przez 6 lat obsiewać będziesz ziemię swoją i zbierać jej plony. W 7 zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej, niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. Tylko był zobowiązany Izrael zachowywać ten cykl 7-dniowy, ale także co 7 rok miał być wolny od pracy. Co 7 rok Izraelici mieli się wstrzymać od uprawiania ziemi. Mieli żyć z tego, co zgromadzili przez te 6 lat, i skoncentrować się na czymś innym niż zapewnienie sobie fizycznej egzystencji. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzeń. Jeszcze raz też Mojżesz powtórzył nakaz święcenia co 7 dnia,
I miał być to wypoczynek dla wszystkich, także dla służących, także dla zwierząt. Wszystkiego, com wam powiedział, przestrzegajcie. Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych. Mojżesz zdawał sobie sprawę, że Izrael niełatwo będzie skłonić do przestrzegania tych nakazów, ale wzywał, żeby potraktowali go poważnie i posłuszeństwo miało być wyrazem prawdziwej wiary w Boga, a też wszelkie wspominanie innych bogów miało być czymś nie do pomyślenia. Zawco mój, tylko Tobą szczycę się.